Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. 29 sierpnia na boisku przy Zalewie Muchawka odbył się turniej w rugby plażowym. Wracamy do tradycji, która zawsze była tutaj w wakacje. Od wielu, wielu lat odbywały się turnieje rugby plażowego. Zawsze odbywały się na początku wakacji. Brało bardzo dużo drużyn klubowych, ale także drużyny amatorskie. I te akurat rozgrywki amatorów cieszyły się największym powodzeniem, bo no tutaj wielkie chłopy z całego miasta chciały się sprawdzić na piachu i zobaczyć, jak wygląda rugby. No, zasady są troszeczkę inne niż na boiskach trawiastych. Wiadomo, gramy po trzech zawodników w drużynie ze względu na rozmiar boiska. Nie ma tutaj formacji stałych fragmentów, czyli autów, młynów, ale jest cały czas gra ręką. Rywalizacja była ciekawa i zacięta. Zmagania toczyły się w czterech kategoriach wiekowych. Mini żak, żak, młodzik i połączony kadet z juniorem. Na najlepsze drużyny czekały puchary, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Po zakończonej rywalizacji można było naładować baterie dzięki przysmakom z grilla. A rugby plażowe od normalnego rugby na trawie różni się tym, że jest ciężej biegać. Są niemożliwe na przykład niektórym zawodnikom zdobycie punktów, więcej kontaktu, ale i tutaj potrzeba bardzo dużo sprytu, żeby zdobyć punkty. Naprawdę, gra na kontakcie, podawanie za plecami to są bardzo ważne aspekty gry. Organizatorami turnieju były Aventa MKS Pogoń Siedlce i MKR Siedlce. Myślimy o powrocie do tej tradycji, o której mówiliśmy wcześniej, żeby to organizować cyklicznie co roku i żeby zapraszać drużyny nie tylko tutaj klubowe nasze siedleckie, złożone z zawodników klubów, ale także żeby zapraszać drużyny z zewnątrz, tak jak to się odbywa na tych turniejach dużych w Sopocie, w Olsztynie, w Łodzi. No tutaj akurat te turnieje cieszą się bardzo dużą popularnością i są to takie nieformalne mistrzostwa Polski w rugby plażowym. Tam boiska są troszkę większe, gra się po pięciu zawodników w jednej drużynie. No my mamy te boisko dosyć małe, ale no próbujemy się bawić tutaj tak jak wszyscy widzą.